Witamy serdecznie z boiska przy AWF-ie. Ze mną Kamil Nadratowski, kapitan Hanzy, lider Go Ropes, Hanzy lider Gdańsk. Dzisiaj z drużyny drugiej. Tak jest, Hanzy lider 2, ale niekoniecznie ta gorsza, można powiedzieć, patrząc po wynikach ostatnich. No tak, no trzecie zwycięstwo, no dzisiaj, no chyba musisz trochę o tym opowiedzieć, bo 8-7 zwycięstwo, wiele emocji, wiele bramek, 15 bramek w meczu, no emocje niesamowite. Roller coaster od początku, szala zwycięstwa się zmieniała. Początkowo prowadziliśmy 3-0, później nas zaskoczyli. W pewnym momencie to oni wyszli na prowadzenie, ale koniec końców w ostatnim minucie strzeliśmy dwie bramki i trzy punkty do nas należą. Czyli co, Hanza chyba teraz lider, czy niekoniecznie? Trzy zwycięstwa, więc... Czołówka będzie, czy lider, by musiał zobaczyć. Aż tak nie analizowałem jeszcze tego. Początek sezonu, więc na razie aż tak nie patrzymy w tabelę, bardziej skoncentrujemy się, żeby to wszystko sobie poukładać. A jak będzie wszystko dobrze poukładane, to wyniki same przyjdą. No tak, no ja zdecydowanie mocno gratuluję. Chyba też trzeba porozmawiać o tym pierwszym zespole, no bo jest Ekstraliga. Macie pierwsze punkty, można powiedzieć, w tej Ekstralidze. Zwycięstwo zdaje się z Autosem Gumisie. Strata punktów z Nordą, ale jutro macie, z tego co widziałem, Autce, więc jesteście zdecydowanym faworytem tego meczu. Czy zdecydowanym faworytem, to bym tak nie powiedział, bo to wszystkie drużyny są bardzo dobre. Jak się tam znalazły, to znaczy, prezentują pewien poziom. Więc wszystko się może wydarzyć, ale my jesteśmy pewni siebie, z kolejki na kolejkę wygląda to coraz lepiej i myślę, że nie będziemy chłopcami do bicia na pewno, a celujemy w pierwszą piątkę, czyli w grupę mistrzowską, jeżeli chodzi o Hanzę 1. No to mocne słowa, ale ja mam nadzieję, że tak będzie, trzymam za was kciuki. No chłopcami do bicia na pewno nie będziecie, macie solidną ekipę, zresztą nawet dwójka pokazała, jeżeli tą dwójkę można powiedzieć, nazwiemy troszkę rezerwami, a tak naprawdę w drugiej lidze mamy trzy zwycięstwa, no to naprawdę wielki szacunek. Powiedz mi, jakie macie plany co do dwójki, co do drugiej drużyny, tak jak powiedziałeś przed chwilą jeszcze poza wywiadem, że jest to trzon drużyny, jakie są plany? Plany są takie, żeby... Mam dużą grupę zawodników, więc wszyscy są ambitni, wszyscy chcą grać i wygrywać, więc nie będzie inaczej, tym razem będziemy celować oczywiście w górę tabeli, ale nie chcę tam deklarować, że awans, bo to za wcześnie jeszcze. Jeżeli będziemy dobrze grać, jeżeli będziemy czuć radość z tej gry, fajnie współpracować, to jest dla nas wystarczająco, a sama tabela jest wtedy drugorzędna, można powiedzieć. Rozumiem, no tak, coś też o tym wiem. Właśnie dzisiaj pytałem Mateusza, czy Hanza może była pierwszą drużyną, która wprowadziła drugi swój skład do PL3. Dobrze, że go zapytałem, bo pewnie gdybym nie wiedział, to powiedziałbym w wywiadzie, że to wy jesteście tą drużyną, bo po prostu jesteście pierwszą, jaką znam. Natomiast no chyba się z tym utrzymacie i raczej nie macie w planach, nie wiem, rezygnacji z tej drużyny, bez względu na wyniki, raczej Hanza pozostanie z dwiema drużynami. Tak, nawet się śmiejemy, że jeszcze trochę i będzie potrzeba trzecia, bo naprawdę jest jeszcze zaplecze, więc tak naprawdę jakbyśmy się naprawdę uparli, to może i trzecia byśmy mogli wystawić, więc jest rywalizacja, jest równy skład, jest fajny kolektyw, znamy się bardzo długo, gramy razem, więc no nic, tylko przyjeżdżać wieczorami i fajnie spędzać czas. No tak, no moglibyście teraz oglądać Ligę Mistrzów, ale po co, jak to macie, mamy Ligę Mistrzów lepszą. Dobrze, Kamil, właśnie zatrzymuję cię, bo faktycznie jest dzisiaj Liga Mistrzów, gra Bayern, także pewnie też chcesz wracać do domu, dobrze. Właśnie, jak jest szansa tutaj, to chciałbym podziękować firmie Go Ropes, która bardzo nas wspiera, szczególnie w tamtym roku i w Pucharze Polskim graliśmy i w PL3 cały czas nas wspierają, więc bez ich pomocy na pewno by nie było dwóch drużyn, bo to jednak są koszty i wymaga to wsparcia, żeby takie coś funkcjonowało, bo tak się wydaje, że to jest amatorska drużyna, ale sporo jest zabawy z tym i to jest druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to chciałbym bardzo podziękować żonie i synkowi, ponieważ pozwalają mi spełniać moją pasję, że mogę tutaj organizować Hanzę i jakby cały czas, żeby to funkcjonowało na dosyć dobrym poziomie, więc dziękuję wam i że mnie wspieracie i że mogę dalej kontynuować moją... Mam nadzieję, że na pewno włączyłem kamerę, bo jeżeli nie, to takie słowa padły, mogłoby być źle. Dobrze, Kamil, to czego ci życzyć, bo z tego co wiem, to też chcecie wystąpić teraz znowu w Pucharze Polski. W zeszłym sezonie zeszliście bardzo daleko, no chyba sami się tego nie spodziewaliście. Dokładnie, no to był wielki sukces nasz, chyba największy w historii całej Hanzy Lider. No jeżeli by udało się to powtórzyć, to byłoby super. Wspaniała przygoda, no też fajnie, bo tam gra się po 11, więc to też, dlatego mamy między innymi też dwie drużyny, żeby mieć jednak ten jakby zapas zawodników też na duże boisko, więc no mam nadzieję, że w tym roku też będzie fajnie, fajna przygoda, również tam. No dobrze, to w takim razie czego wam życzyć i na końcówkę, właściwie dopiero początek sezonu PL3, jednej drużynie, drugiej drużynie, no i czego wam życzyć w Pucharze Polski? No oczywiście, zwycięstw, no i żeby cały czas ten kolektyw tak wyglądał, jak wygląda, żeby ta Hanza
cieszyła nas wszystkich i żebyśmy wspólnie razem się dalej bawili w to jak najdłużej. No dobrze, ja może dodam jeszcze trochę od siebie. Ja wam życzę, żebyście ten puchar skończyli na narodowym. Miejmy nadzieję, że tak będzie. To byłoby coś naprawdę niesamowitego. Także to tyle z naszej strony. Dziękuję ci, Kamil, za wywiad i życzę wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Pozdrawiam. Hej.